Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na 97. odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was pojawi się Marek Piotrowski, polski kickbokser i bokser, wielokrotny zawodowy mistrz świata w kickboksingu, posiadacz pierwszego dan karate Kyokushin. Nie bez powodu Wam tutaj pana Marka pokazuję, bo jest to legenda polskiego kickboksingu. Naprawdę wiele osiągnął w swojej karierze. Pierwszy pojedynek zawodowy stoczył w 1988 roku i wygrał go przez knockout w czwartej rundzie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tutaj o typ zawodnika, no to ja tutaj wybrałem kickboxer, sniper. Przejdźmy sobie do informacji ogólnych. Tutaj możecie sobie wszystko skopiować. Jeżeli chodzi o postawę walki, no to ja tutaj wybrałem Mauricio Rua. Czekajcie, bo nie pokazuję od razu. No co jest? Mauricio Rua, bo nie chciał przeskoczyć. Taką postawę walki wybrałem panu Markowi. Przejdźmy sobie dalej do ustawienia wyglądu. Jeżeli chodzi o włosy, no to te wybrałem włosy numer 41. Jeżeli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 6. Jeżeli chodzi o zarost, no to tutaj ustawiłem bez zarostu. Owłosienie ciała też ustawiłem na 0. Jeżeli chodzi o kolor włosów, no to wybrałem kolor włosów na głowie ciemny brąz. Brwi też ciemny brąz, zarost ciemny brąz i owłosienie ciała tutaj akurat nie ma znaczenia, bo i tak nie miał jakby zarostu, no ale można ustawić ciemny brąz. Przejdźmy dalej do ustawień głowy, moi drodzy. Jeżeli chodzi o szablon, no to wybrałem szablon numer 10. Przechodzimy sobie do modelowania, no i tutaj możecie sobie zastopować ustawienia głowy, brwi, oczy, policzki, uszy, nos, szczęka, broda, usta, no i na końcu wargi. Przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o kolor oczu, no to wydaje mi się, że to jest kolor ciemno-niebieski. Jeżeli się mylę, to mi wybaczcie, no ale tyle mogłem się dowiedzieć z internetu i z tego, co widziałem na zdjęciach pana Marka. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o tułów, no to tutaj wybrałem ciało numer 11. Jeżeli chodzi o odcień skóry, to wybrałem odcień numer 5. Przechodzimy sobie dalej. Tatuaży nie ma, ale jeżeli chodzi o ubrania, no to tutaj nie bez powodu wybrałem te spodenki. Już wam pokazuję, które. Nie wiem, czy macie je odblokowane. Ja akurat sobie odblokowałem. To są spodnie dresowe czarne. Szkoda, że nie było czerwonych, bo chciałem czerwone te spodenki. Jakby były tutaj, gdzie kolor czerwony byłby czarny. Przepraszam, tutaj gdzie jest kolor czarny, byłby kolor czerwony, to byłyby idealne spodenki wtedy, bo pan Marek zawsze występował w barwach narodowych, tak naprawdę, no prawie zawsze w barwach narodowych, jeżeli chodzi o jego ubranie. No i rękawice ustawiłem czerwone, no i ochraniacz na zęby biało-czerwony, wiadomo, moi drodzy. Emotki to sobie możecie ustawić według siebie. No i tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że taka moja interpretacja Marka Punishera Piotrowskiego się Wam spodobała. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej, hej!